A we wszystkim z tej strony Pio, a dzisiaj robimy Smash or Pass, wersja SCP. To nie powinno nigdy powstać, a jednak powstało. O co chodzi w Smash or Pass? Tytuł mówi sam za siebie, oceniamy, którego SCP byśmy sążnie wyruszali, a którego raczej byśmy sobie odpuścili. Mamy tutaj ponad 50 obiektów SCP, które będę oceniał w kategoriach Smash, Pass i dodałem jeszcze niestandardową swoją kategorię o tytule FBI Open Up, czyli dosłownie przestępstwo. Mamy tutaj całą gamę przeróżnych SCP. Niektóre rzeczy nie powinny się tutaj znajdować, a jednak się znajdują. Wszystko dzięki waszym cudownym propozycjom. Tak więc zacznijmy. Na pierwszy ogień klasyk SCP-049, lekarz plagi. 10 na 10, ale ma jedną wadę. Mianowicie mówi po francusku. Jak wiemy, to jest największa wada, jaką może mieć ktokolwiek, dlatego zastanawiam się między Smash or Pass, to jest bardzo, bardzo ciężki dylemat. I prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że charakter tutaj nadrabia fakt tego, że gość mówi po francusku. Wydaje mi się, że sam fakt tego, jaki jest zeschizowany, sprawia, że jednak Smash. Smash, zdecydowanie. SCP-336 Lilith. Lilith wydaje się być spoko pozycją, jeżeli chodzi o Smash. Natomiast problem jest tego typu, że w momencie, w którym mężczyzna, ja jestem męski mężczyzna tutaj, usłyszy jej głos, z mojego ciała zaczną wychodzić różne potwory. A ja już i tak mam bardzo mało tkanki tłuszczowej, więc nie za bardzo będzie miało co ze mnie wyjść gdziekolwiek. Dlatego, jeżeli miałbym zatkane uszy albo ona zatkane usta, to jak najbardziej wydaje mi się, że Smash, czemu nie? SCP-138, czyli długowieczny mężczyzna. Gość z Egiptu, wydaje mi się, który jest już tak naprawdę klinicznie martwy, ale w jakiś sposób nadal żyje. I to się chyba zalicza pod nekrofilię, dlatego to jest dosłownie przestępstwo. Więc sobie odpuszczamy. SCP-963, czyli ten taki fajny, śmieszny medalionik, który ma Dr. Bright. Czyli tak naprawdę chodzi nam tutaj o Dr. Brighta. No i tak naprawdę, zależnie od tego, w jakiej formie byłby Dr. Bright aktualnie, to myślę, że to jest jak najbardziej Smash. I teraz najbardziej chyba przeruchany SCP, no pun intended, z całej tej listy, czyli Malo, wersja 1.0.0 albo tam 0.0.1. Nie googlujcie Malo, nie googlujcie SCP-1471 i nie wchodźcie w obrazki, bo większość z nich jest naprawdę niecenzuralna i Google tego nawet nie cenzuruje. Jeżeli mamy zadecydować, czy chcemy smaszować, czy pasować SCP-1471, musimy sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Furasy, smasz czy pas? Oczywiście SCP-5167, Among Us. Tak, to jest dosłownie Among Us. Dosłownie starożytny byt, który siedzi w grze Among Us i którego nikt nie bierze na poważnie. I jakkolwiek przyjąłbym do tej listy zasadę, jeżeli coś jest starożytnym bóstwem i jak najbardziej chcę to wyruszać, to w tym wypadku to jest Among Us, to jest pas. Przykro mi. SCP-166. Zwykła Gaia. To wcześniej był nastoletni sukub, ale poddany został rewizji. Dr. Clef stwierdził, że no, trzeba parę rzeczy zmienić. I teraz zamiast nastoletniego sukuba mamy zwykłe mini bóstwo, półbóstwo w zasadzie, które jest bóstwem natury i tak dalej, i które jest na tyle słabe, że jeżeli ktoś przy nim oddycha nieczystym powietrzem, nie wiem, pali, to dostaje ataku astmy. Myślę, że ze względu na to, że jej ojcem jest sam Dr. Clef, sam jebany szatan, przepraszam, pan szatan, to wydaje mi się, że powinniśmy sobie odpuścić, bo nie ma nic gorszego niż wściekłość ojca, który jest szatanem i który zabije cię, jeżeli cokolwiek zrobi się go córce. Pas. SCP-PL-9999. Ten SCP nie istnieje, ale duża część z was na pewno kojarzy go z serii SCP Recenzja, w której ocenialiśmy bardzo kiepskie szkice SCP. Pomysły ludzi, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. I SCP-PL-9999 jest jednym z tych pomysłów. Jest to, o ile dobrze pamiętam, niszczyciel SCP, który, cytuję, SCP-PL-9999 mógł jako jedyny w placówce, mógł jako jedyny ręcznie SCP-106. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, co ty tam chcesz ręcznie robić z SCP-106, ale mam wrażenie, że to nie jest coś, w co ja bym chciał się zagłębiać. I prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia, co z nim zrobić. Z jednej strony, on, o ile dobrze pamiętam, był zwykłym humanoidem, a z drugiej strony, jednak jest to coś, co było w stanie usunięto SCP-106. Nie wiem, czym jest to usunięto, ale ja nie chcę zostać usunięty. Przynajmniej jeszcze nie. I przynajmniej nie z jego rąk. Pas. SCP-PL-001XJ. Twoja stara.
Jakkolwiek wydaje mi się, że twoja stara w kategorii Smash jak najbardziej by się sprawdziła, to nie ukrywam, że nie brzmi zachęcająco lista rzeczy, których jest ona zdolna. Po prostu wstyd. Wstyd byłoby się z taką pokazać. Pas. SCP-475. Mydlany papież. Dobra, możecie sobie pomyśleć, Pio, to jest papież. No, chyba nie zrobiłbyś tego papieżowi. Ale ja was teraz muszę uspokoić. To jest figurka. To jest papież z mydła. Podkreślam, z mydła. Smash. Papież. No i możecie sobie powiedzieć, Pio, ale to jest papież. I ja wam powiem, tak. Smash. Nieśmiertelny klon Hitlera. Tu jest o tyle fajna sprawa, że ten Hitler, ten nieśmiertelny klon Hitlera, w zasadzie nie wiem, czy jest jego klonem, czy nie jest po prostu wskrzeszoną jego wersją przez Sarkistów na zlecenie Związku Radzieckiego, o ile dobrze pamiętam. Nie może w ogóle nic mówić, więc to jest duży plus. Nie będę musiał słuchać jego pierdolenia. A po drugie, ból odczuwa dwa razy mocniej, czy tam ileś razy mocniej niż zwykły człowiek. I dzięki temu łatwo było go poddawać torturom. Więc, jakkolwiek to nie jest mój king, to jestem pewien, że paru osobom by się to spodobało. Smash. SCP-031-DE. Niemiecki obiekt, który nazywa się Isabel. I z Isabel o tyle ciekawa rzecz się wiąże, że to jest całkowicie zwykła kobieta. Jak najbardziej, w moich gustach nie ma żadnych macek, nie ma żadnych skrzydeł, rogów, ani nie urwie mi twarzy. Co jest bardzo na plus. Problem jest jednak taki, że jej anomalne zdolności sprowadzają się do tego, że mężczyźni rozmawiający z nią nagle zaczynają mówić za dużo. Po prostu wygadują się ze wszystkiego, co mogą. A potem wpadają w bardzo dziwny trans i zasypiają na 2 godziny. W trakcie tych 2 godzin przeżywają we śnie jakieś 75 lat życia z tą właśnie Izabelą. I to życie nie jest piękne. To życie jest tragiczne. Tak więc, czy warto, czy takie krótkie spotkanie z SCP-031-DE jest warte skonfrontowania się z 70 ponad latami, co prawda we własnym umyśle, ale z życiem z nią, które jak się okazuje jest piekłem? Myślę, że nie. Pas. Profesor Cain Pathos Crow. Ktokolwiek zaproponował profesora Crowa, ty zdajesz sobie sprawę, że on jest psem, prawda? To jest literalnie przestępstwo. SCP-179. Ogromna baba. W kosmosie. Ja nie potrafię oddychać w kosmosie. To jest problematyczne. Gdybym potrafił, jak najbardziej smash. Ale nie potrafię. Pas. SCP-049-J. Koleżka plagi. Czyli trochę mniej elokwentna wersja 049, lekarza plagi. Tutaj plus jest taki, że nie mówi po francusku. To jest bardzo duży plus. Minus jest taki, że jego anomalną zdolnością jest możliwość ucieczki z każdej sytuacji, w której się znajduje. Więc niestety nie możemy liczyć na długotrwałą relację z nim, bo on wyjdzie po mleko i nie wróci. Pamiętajcie, jedyną osobą, która wychodzi po mleko i wraca, jest ojciec Pio. Tylko na niego możecie liczyć. Pas. SCP-835-JP. Japoński obiekt, który nazywa się Keteru Yamiko. I jest to najprawdopodobniej jakiś demon ciemności, który wygląda jak anime dziewczynka. Ale wygląda jak anime dziewczynka tylko i wyłącznie dlatego, że jakiś badacz stwierdził, że tak ją sobie wyobrazi i narysuje. I przez to ona zaczęła tak wyglądać. I jest mniej groźna niż była wcześniej. Nie wiemy, kim była wcześniej. Może jakimś starożytnym bóstwem, może po prostu jakimś potworem, który wychodził z cienia i zabijał ludzi. W każdym razie teraz jest praktycznie niegroźna. Ale nadal wygląda jak Yandere, więc big pass, big pass. Pamiętajcie, don't stick your dick in crazy. SCP-PL-046, czyli efekt Krugera. Efekt The Final Girl, syndrom The Final Girl. Kojarzycie, jak są horrory, takie typowe slashery, gówniane filmy, często bardzo śmieszne, komediowe, wręcz nic nie mające wspólnego z horrorami. Zawsze, ale to zawsze, jest tam ta ostatnia dziewczyna, która przeżywa. To jest właśnie The Final Girl. I SCP-PL-046 to jest syndrom The Final Girl. To są właśnie te osoby, te kobiety, które przeżywają wszystkie spotkania z psycholami, ale to sprawia, że ci psychole do nich lgną. Jakkolwiek nie wątpię, że osoby dotknięte tym syndromem są przemiłymi osobami, to jednak, zważając na fakt, że lgnie do nich masa psycholi, którzy próbują ją zabić,
raczej sprawia, że to jest pas. SCP-PL-305. Mały, wredny gnojek. Jest mały, jest wredny, jest gnojkiem. Smash! Nie dość, że ma cudowny design, to jeszcze jest w stanie wpierdolić wszystkie niepotrzebne pliki, na które masz na komputerze. A potem przejdzie do komputera sąsiada, zje jego wszystkie pliki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie można tu na nic narzekać. Smash. SCP-PL kot J. To jest dosłownie kot. Dosłownie tak samo jak z crowem, to jest dosłownie zwierzę, to jest kot. Jak masz psa, to jest kot. Czy ja wyglądam na Shane'a Dawsona albo kogoś z jego odległej rodziny? Nie wydaje mi się. Pas. Hard pass. SCP-811. Kobieta z bagien. Tutaj pojawia się problem tego typu, że większość artów z udziałem SCP-811 przedstawiają jako uroczą anime dziewczynkę, która wygląda trochę jak Shrek, trochę jak jakaś nimfa wodna. Ale prawda jest taka, że w opisie czytamy, że jest obrzydliwa. Ma bardzo dziwny, nadęty brzuch, jakieś śmieszne, dziwne łapy. Dosłownie wygląda, jakby była z bagna. To jest kobieta z bagien. I czegokolwiek dotknie, rozpuszcza, bo wydziela kwas. O ile dobrze pamiętam. Tak więc, możecie mi nie uwierzyć, ale ja nie chcę zostać roztopiony kwasem. Pas. SCP-297. Żelazny Dan. Czyli dildo, które jeśli uruchomisz na odpowiednim poziomie, jest w stanie przebić się przez jądro Ziemi, nawet dalej, przez twoje jądra na pewno też. Tak więc, o ile życie ci miłe i nie chcesz zostać roztopiony od wewnątrz, to raczej pas. SCP-999. Łaskotkowy potwór. Nie widzę minusów. Naprawdę nie widzę minusów. To coś dosłownie jest zaprojektowane po to, żebyś czuł się dobrze, żeby sprawiało ci szczęście. Na pewno autor nie myślał o tym w taki sposób, ale smasz. SCP-3000. Anantashesha. Wielki, gigantyczny węgorz, który zjada ludzi i wydziela środki amnezyjne. Więc nie dość, że możemy się spotkać z takim wielkim węgorzem, to po tym nie będziemy nic pamiętać. Smasz. SCP-4666. Wracamy ponownie do starych dziadów, tak jak SCP-138. Yulman, święty Mikołaj, ale na odwrót, który zamiast dać ci prezentów, weźmie twoje dziecko, rozczłonkuje je i zrobi z niej prezent. I da komuś innemu. Oczywiście, jeżeli był grzeczny. Sam fakt tego, że robię tą listę, już sprawia, że znajduje się na jego liście niegrzecznych, tak więc wolałbym się z nim nie spotkać. To jest kolejny pas. SCP-5004. Pas. SCP-106. Kolejny stary dziad, który nawet nazywa się staruszkiem. Nie dość, że jest stary, to jeszcze czegokolwiek nie dotknie, to się rozpływa. W sensie koroduje się, w sensie kwas, w sensie to samo co wcześniej. W sensie jak dotkniesz, to umierasz. Tego się nie da smaszować. W jaki sposób? How? Chyba, że w jakimś kombinezonie. Ale to też nie za bardzo wyjdzie. To jest kolejny pas. SCP-1048, budowniczy miś. Pluszak, który jest w stanie robić kopię siebie z ludzkich tkanek. I teraz tak. Let me be clear. To jest dosłownie stworzenie, które może ci stworzyć darmowe flashlighty. Co jest bardzo niepokojącą rzeczą, że wpadła mi do głowy, ale smash. SCP-3551. Doktora Wondertainmenta dmucha na inwazja. Czyli dmuchani kosmici. Let me be clear once again. Dmuchani kosmici chyba wyczerpują temat. Smash. SCP-343. Bóg. Nie powiecie mi, że jeśli dostalibyście ofertę od fundacji SCP, hej, chcesz wyruchać Boga? Nikt z was nie powiedziałby nie. To jest największy flex, jaki można mieć na świecie. Nie osiągniesz nic większego niż to. Smash. SCP-1710-JP. Okej, dobra, może jest większy flex. Bo SCP-1710-JP to Chopin Godzilla. Chopin Godzilla, który jest w zasadzie jakimś bóstwem pradawnym, który został wezwany i aktualnie wygląda jak jakaś wielka modliszka czy cykada z głową Chopina. I po wezwaniu próbuje dostać się do żelazowej woli, tam gdzie mieszkał sobie, żył, urodził się Chopin i najprawdopodobniej kiedy tam dojdzie, skończy się świat. Smash. SCP-3008. IKEA. Nieskończona IKEA. W większości wypadków osobom, które to proponowały, chodziło o pracowników IKEA. I jeśli myślimy o pracownikach IKEA,
tych pracownikach anomalnej Ikei, bez twarzy, z jakimiś powyginanymi ciałami, jedni większy, inni mniejsi, to sam fakt tego, że oni nie mają twarzy i wyglądają jak Slenderman, sprawia, że to byłoby bardzo, ale to bardzo niekomfortowe przeżycie. Nawet jeżeli są humanoidami, to byłoby to po prostu bardzo niekomfortowe. Smash. SCP-953. To jest dosłownie kobieta lis. Czy to się zalicza pod bycie furasem? Nie. Smash. SCP-096. Nieśmiałek. Typ, któremu jeśli spojrzysz na twarz, umierasz. Bo cię dreserpuje na strzępy i tak dalej. Więc moja ocena... Smash, ale tylko z torbą na głowie. SCP-6764. Boże święty, jak ja uwielbiam ten koncept SCP. To SCP. To jest duch. Duch jakiejś babki, która pisze do ciebie SMS-y albo wiadomości na, nie wiem, na Messengerze czy na Instagramie i która jest jak: hej, hej, jestem samotnym duszkiem, chcesz do mnie dołączyć? Hej, jestem taka samotna, proszę cię, weź nóż i zabij się, dołącz do mnie, uwu, jestem taka malutka i martwa, uwu. Brzmi bardzo kusząco. Problem jest tego typu, że musiałem umrzeć. A jeszcze mi się nie chce. W sensie, jest jeszcze trochę SCP na liście. I mamy lepszych kandydatów. Pas. SCP-PL-139. Rój mięsa. Jest rojem mięsa. Smash. SCP-121-J. I tutaj pojawia się problem. To jest żółwiego. Żółwiego, co poruchał to jego. Żółwiego, który podąża cały czas za Danielem Ashworthem, jednym z pracowników fundacji, i który odbył z nim bardzo nieprzyjemne spotkanie dla Ashwortha pod koniec. Mimo że Ashworth naprawdę próbował bardzo, ale to bardzo go uniknąć poprzez sposoby takie jak odlecenie gdzieś samolotem, odlecenie na stację kosmiczną, ubranie kocich uszek, żeby żółwiego go nie poznał, to ostatnio prawie zadziałało. To żółwiego tak czy siak go dopadł. I obawiam się, że nawet gdyby była jakaś chemia między mną a żółwiem Diego, on i tak wybrałby Ashwortha. Poza tym to jest żółw, wychorepojeby. Le Fisher, Le Poisson, oui. Oto on, Le Fisher, karp, kochanek, bądź też prawa ręka, bądź też sługa królowej Fae. Chłop, który miał tak wielkie jajca, że udało mu się pocałować samą królową Fae w wannie. Karp w wannie, który pocałował królową Fae i który dostał przez to level up, levelował jak jakiś pieprzony Pokémon, zyskał jakieś metalowe pojebane łuski i teraz jest pojebany i silny. Jest karpiem. Pas. SCP-6599. Hogslice. Typ... anomalia w zasadzie, która zakłada tysiące, miliony kont na różnych forach o nazwie Hogslice. I jest to za każdym razem praktycznie ten sam użytkownik. Wymądrzający się, toksyczny, agresywny, który wie wszystko o wszystkim. Zazwyczaj jest mega toksyczny na tych forach, na których się udziela. I o dziwo, w jakikolwiek sposób nie próbuje omijać bana, jeżeli jest zasłużony. Natomiast jeżeli ktoś mu zacznie pyskować i obrażać, to nagle w okolicy osoby, która się z nim spruła, pojawi się wrestler Scott Steiner. I nawali mu tak, że wyląduje w szpitalu. Pas. Gonzo. Gonzo jest gołębiem. A przynajmniej tak mi się wydawało, dopóki nie doczytałem do końca jego raportu. Gonzo nie jest tak naprawdę gołębiem. Gonzo jest różdżkarzem. Tak samo jak różdżkarz z Kulmanas w opowiadaniu o Alagaddzie, Królestwie Powieszonego Króla, Gonzo jest najprawdopodobniej bytem, który kiedyś był człowiekiem, ale przez dołączenie do różdżkarzy stał się podróżnikiem po różnych wymiarach i akurat zdecydował, że przyleci do Wilson's Wildlife Solutions i będzie udawał gołębia, ale tak naprawdę potrafi rozmawiać i szpieguje Wilsona i chce wszystko wiedzieć. Ogólnie jest konfidentem, totalnym konfidentem. Smash. Bright, Kondraki, Gears i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bright, jak już omówiliśmy, to względny smash. Jeżeli chodzi o Klefa i całą resztę... nie. Nie. Nikt mnie nie zmusi do obcowania z tymi ludźmi. Przypominam, że to są typy, które prawie że zniszczyły cały ośrodek, bo Klef chciał zabić dziecko, które według niego było bogiem. Przypominam, że Kondraki jest pieprzonym alkoholikiem, który ojeżdżał SCP-682, garotu trudnego do zniszczenia. Przypominam, że Gears jest łysy. To jest najgorsze, co można zrobić zaraz po byciu Francuzem.
pas. SCP-729-J, czyli najbardziej przerażające bóstwo, istota, potwór, która chodziła po tej ziemi. To coś zagraża ludzkości bardziej niż wszystkie inne SCP razem wzięte. Sam SCP-106 bał się tego gówna do takiego stopnia, że uciekł i skulił się w klatce. To dużo mówi o naszym społeczeństwie. Nawet ja nie zamierzam tego smaszować. Pas. SCP-597, matka ich wszystkich. Nie będę wam tłumaczył do końca, o co w tym chodzi, bo nie chcę zostać zdemonetyzowany bardziej niż zostanę już poprzez opisywanie tego wszystkiego, co opisywałem przez całość tego filmu. Natomiast jest to, podobnie tak jak rój mięsa, góra mięsa. Tylko że ona zmusza cię do wstawienia jej do kategorii smash. Tak więc, nie z mojej woli, ale smash. SCP-4000, a w zasadzie króliczy jegomość znajdujący się w zalesionej krainie. Ów króliczy gentleman jest bardzo ciekawą zwierzęcą osobą, która jest bardzo elegancko ubrana, zdaje się posiadać bardzo dobre maniery, jest osobą uczoną. W skrócie, jest to taki kapelusznik z Alicji w Krainie Czarów, tylko że ma króliczy łeb i nie można wymawiać jego imienia więcej niż dwa razy. W sensie nie można go nazywać dwa razy takim samym imieniem, bo inaczej zginiesz. Gorzej niż zginiesz. Smash. SCP-3312. To dosłownie furasy. Pas. SCP-5000. I nie mówię tutaj o całym scenariuszu tego, jak Fundacja zabija ludzkość. Chodzi tutaj o sam strój. O sam mechaniczny kombinezon, w którym Pietro Wilson podróżował przez świat, próbując odgadnąć, dlaczego Fundacja SCP nagle stwierdziła, że to dobry pomysł, żeby zniszczyć całą ludzkość. I powiem wam tak. Optimus Prime może to nie jest, ale wydaje mi się, że coś bym wymyślił. Smash. SCP-1529, Król Gór. Knur Gór. Król. Knur. Gór. Harnaś. Tylko że zimny. I zabija. Nie lubię, jak mi jest zimno. Jestem aktualnie bardzo niezadowolony faktem tego, że na zewnątrz pada śnieg. Bardzo mi się to nie podoba. Pas. SCP-420. To butelka whisky. Nie doczytałem reszty, więc możliwe, że pominąłem bardzo dużo z tego raportu. Ale przeczytałem, że to butelka whisky. Kojarzycie może taki kanon jak Ship in a Bottle? Smash. SCP-4960 to chyba jeden z najbardziej porytych raportów, jakie napisał kiedykolwiek dr Clef. Jest nim starożytna egipska bogini płodności i rzeczy związanych z płodnością. Myślę, że to mówi samo przez się. Smash. SCP-2129, czyli ogromny, niewidzialny wąż, który zostawia po sobie eksplozję. Nie mam pojęcia, kto to wymyślił, czemu to znajduje się na tej liście. Zdecydowanie pas. Tylko i właśnie dlatego, że go nie widzę. Jakby 3000 widzę przynajmniej. Nie będę pamiętał, ale widzę. A tego nie widzę. Chuj, że wybuchnę. Chcę widzieć. SCP-054 to dosłownie baba zrobiona z wody. I nie ma tutaj chyba więcej do dodania. Smash. SCP-2662, czyli nastoletni Cthulhu. I tutaj problem jest tego typu. On ma chyba 200 lat, ale i tak jest nastoletni. Więc to jest bardzo duży dylemat moralny. W jaki sposób powinniśmy... Ile to jest 200 lat ktulowskich na ludzkie lata? Bo tak jak możemy obliczyć, że ileś tam lat psich, to ileś tam lat ludzkich, albo kocich, albo zwierzęcych, to jaki jest przelicznik lat ktulowskich na lata ludzkie? To jest bardzo ważne pytanie. I dopóki nie dowiem się, jaka jest odpowiedź na nie, dla mnie to jest przestępstwo. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą listę. To nie martwcie się, to jest dopiero pierwsza lista. Jestem pewien, że za rok albo i mniej znowu mi odwali i stwierdzę, że zrobienie takiej listy drugi raz jest świetnym pomysłem. Bo 52 SCP to nawet nie jest 1% wszystkich SCP, jakie istnieją. Zadziwia mnie tylko, dlaczego tak duża część tej listy to SCP, które są starymi ludźmi. To jest niepokojące. I niepokojące jest to, że tak dużo ich proponowaliście. Jeżeli chcecie sami wypełnić tą listę, to zostawiam link w opisie, możecie ją sami sobie ogarnąć, sami wypełnić jak chcecie. Możecie sami dodać jakąś swoją rubryczkę inną, cokolwiek. Możecie to edytować, możecie podawać kolejne propozycje i jeżeli stwierdzicie, że to jest dobry pomysł, jeżeli to nie był aż tak chujowy film jak myślę, to możemy zrobić kolejną część. Tak więc, dzięki za oglądanie i do zobaczenia kiedyś.